Awe, witam imperialistów, tutaj Lukas w odcinku, w którym wam zaprezentuję najnowsze DLC EU4 Origins oraz patch 1.32. Obie rzeczy mają dzisiaj swoją premierę, a ja wam pokażę najciekawsze ich elementy. Płatne DLC jest tak zwanym immersion packiem, czyli skupia się na jakimś określonym regionie, rozwijając nacje, dodając misje w tych nacjach lub zmieniając religię. Tym razem jest to Afryka Wschodnia, Zachodnia oraz Południowa. Niestety północna nie została ruszona. Natomiast patch 1.32 jest gigantyczny, pomijając sam fakt, że wprowadza ponad 450 hotfixów i naprawia naprawdę sporo starych bugów w tej grze, to rebalansuje rozgrywkę również w Ameryce Północnej, Południowej czy też Australii. Kraje native dostają gigantycznego nerfa do wszystkich praktycznie akcji, które mogą wykonywać, jak i ponownie chyba nie mogą reformować się już samodzielnie. Kolejna sprawa to zmiana zasad koncentracji developmentu. Przykładowo, kiedyś state kijowski dałby nam kilka punktów developmentu w stolicy, obecnie nic. Po prostu jeżeli dany obszar jest wystarczająco bogaty, no to zabieramy development, przerabiamy go na monarchy points i następnie gra sama patrzy, czy jest nam w stanie za to automatycznie wydewować prowincję. Więc stolice po kilka tysięcy deva odeszły do lamusa. Nie wiem jak wy, ale dla mnie to znowu paradoks. Zamiast poprawić jakąś mechanikę, to ją tak znerfił, że przestanie być jakkolwiek użyteczna. Zmienił się też sposób liczenia kosztów wprowadzania technologii. Obecnie można powiedzieć, że każda instytucja ma swoje widełki technologiczne, dla których można wprowadzać tą technologię bez kar, a jeżeli to przekroczymy, no to każda kolejna technologia będzie droższa aż do kapa 50%. Chyba że wprowadzimy instytucję, no to wtedy kara nam schodzi. Oraz to, co zauważyłem, na przykład nie wprowadzenie feudalizmu zwiększa koszty budowania budynków. Tutaj muszę przyznać, że początkowo byłem mega sceptyczny co do wprowadzonych zmian, ale w zasadzie, jeżeli spojrzymy z punktu widzenia natives'ów, jest to dla nich duże ułatwienie. Zbuffowana została religia katolicka i zdaje mi się, że teraz może być jedną z najlepszych religii do World Conquesta. Dostajecie też mnóstwo nowych monumentów, ponad 52, ale uwaga, mimo wszystko potrzebujecie lewiatana, czyli to nie do końca jest darmowe. O monumentach powiemy sobie jeszcze za chwilę więcej. Bardzo fajnym featurem jest to, że w momencie, kiedy jakiś kraj nie istnieje, ale ma wciąż prowincję ze swoją kulturą, możecie najeżdżając za nią podświetlić sobie, gdzie ma jakie prowincje, czyli to ułatwi nam grę pod wasali. Nowe przywileje, nowe formy rządów, mnóstwo reformowalnych, jak i formowalnych nacji, plus mnóstwo jeszcze innych zmian, jak już też mówiłem. Gdybym miał omawiać wszystkie, to myślę, że filmik by trwał jednak 4 godziny. Immersion Pack został wyceniony na 35,99. Nie jest to dużo, ale mogę wam już powiedzieć, że to DLC raczej nie jest typu tych must have, ale uwaga, bardzo urozmaica rozgrywkę w Afryce. Możliwe, że wkrótce pojawi się na Anebie z kodem Lukas 3% zniżki, linki w opisie. Pokażę wam najpierw kilka fajnych monumentów, które są albo przekoksane, albo popsute, bo niektóre są, przynajmniej na tej wersji, którą mam. Polska dostała sukienice, które dają nam na przykład dodatkowych merchantów dwóch. Nasz sąsiad Czechy dostał przekoksany monument do tworzenia Holy Roman Empire. Spodziewam się tutaj raczej nerfa. Malta doczekała się bardzo mocnego monumentu do walki z inną religią. W Afryce mamy monument zmniejszający koszty technologii, a w Kilwie pojawił się monument, który powoduje, że to będzie chyba jeden z najlepszych krajów pod handel. Są też monumenty, jak to zwykle bywa, niestety totalnie bezużyteczne, jak ten na przykład dla Oiratu, który daje Religious Unity 30%, czy też monument w Ameryce Południowej, który daje Hostile Fleet Attrition plus 10. To jest zabójca każdej floty, która zbliży się do granic posiadacza tego monumentu. Wydaje mi się też, że wersja, którą posiadam, no nie do końca została dopracowana, bo wiele monumentów, które wcześniej miały wymagania religii albo kultury, obecnie na tej wersji tego nie ma. Możliwe, że będzie jakiś hotfix dnia pierwszego. Paradox zapowiedział, że każdy monument po prostu ma mieć w wymaganiach kulturę akceptowalną albo jakąś religię. Dlatego nie pokazuję reszty monumentów, bo i tak pewnie ulegną zmianie. Przejdźmy do najmocniejszego aspektu tego DLC, czyli misji krajów. Sam ogrywałem już misje na Mali, Kongo, Mutapie oraz etiopskie. I muszę przyznać, że to są chyba najlepiej wykonane misje w ramach Europy Universalis 4
od zawsze, bo po pierwsze nie są przekoksane, po drugie czuć, że wpływają i pomagają ci rozwinąć twój kraj w pierwszych etapach rozgrywki aż do utworzenia Imperium, a potem graj sobie dalej. Misje generyczne, początkowo byłem do nich bardzo źle nastawiony, ale zrozumiałem zamysł, jaki tutaj mieli twórcy. Po prostu mają ci pomóc stworzyć coś większego, co będzie w stanie podbić lepiej przygotowane kraje, które możecie teraz sobie po prostu utworzyć i grać na ich misjach. Fajną sprawą są te znaki zapytania, które się pojawiły w misjach. To oznacza, że jest event, w którym musicie wykonać jakiś wybór ścieżki, jaką ma podążać twój kraj, na przykład religijnej, i wtedy dostajecie inne wymogi, inne bonusy podczas danej kampanii. Na końcu wasz kraj staje się jakimś imperium, ale nie z przekoksanymi rozwinięciami, dające coś unikalnego, tak jak w przypadku Songhai Global Prosperity Grow 033, co nie spotkałem się nigdy wcześniej z takim modyfikatorem na misjach, lub czasem jeszcze troszeczkę wzmacniający go militarnie, czy też stabilniej. Unikalne misje dostały takie kraje jak Jolof, Mali, Kong, Oyo, Songhai, oraz dwie grupy kulturowe, Huasa, nie mylić z Hussytami, oraz Mossi. I również możecie stworzyć tutaj te dwa kraje z tych kultur. Fajną sprawą jest to, że praktycznie też każdy kraj może sformować Mali w tym regionie. I ciekawe, czy każdy potem kraj, który sformuje to Mali, może uświadczyć ten przekoksany disaster. Ale na jego temat nie będę się tutaj wypowiadał, bo nagrałem odcinek z tego kraju, który powinien się pojawić już jutro. Oj, i wtedy zobaczycie, jaka będzie zabawa. W rejonie Konga, no nie może być inaczej, Kongo dostało bardzo unikalne i fajne misje, które na przykład powodują, że możecie dostać kolonie darmowe, które was skierują w podwojach kierunku Ruandy, albo bogactw Mutapy i ichniejszych kopalni złota. Kongo też staje w pewnym momencie przed wyborem, czy zostaje fetyszystą, czy idzie w katolicyzm, i wtedy też ma mieć jakieś wybory w misjach. A już jak stajecie się imperium, macie naprawdę przekoksane bonusy, zwłaszcza bardzo fajnym jest ten bonus unikalnym z akceptacją kultur w danym regionie. W okolicach Ruandy, tutaj nie wiem jak się ten region dokładnie nazywa, możecie utworzyć Imperium Kitara. Dalej lecąc ku wschodowi mamy Mutapę, która ma możliwość w swoich misjach odtworzyć Imperium Zimbabwe. Pomniejsze nacje takie jak Butuwa, Lundu i tak dalej mają generyczne drzewko przystosowane dla siebie i fajną możliwość utworzenia unikalnej nacji, niestety na 15 poziomie technologii, i to są rzeczywiste Prusy afrykańskie. Po wybraniu decyzji pojawia nam się event Rise of the Zulu, możemy z nimi walczyć, możemy też ich wypuścić, albo po prostu nimi zagrać. Zulusi mają przekoksane militarne idee. Zwiększony Force Limit, Army Tradition, From Battle zwiększone o 100%, na końcu dyscyplinka, następnie stabilność, manpower, infantry, combat ability, shock damage zwiększony, core creation, lata separatyzmu zmniejszone, morale plus 15%, reform progress grow plus 10%, governing capacity zwiększone o 10% oraz vassalization acceptance plus 10%. Nie spotkałem się z tym modyfikatorem na żadnym jeszcze kraju. Co najważniejsze, mają pruski government z militaryzacją, która rozwinięta na maksa daje jeszcze 10 dodatkowej dyscypliny, zwiększony manpower oraz land maintenance zmniejszony o 20%. Unikalną formę rządu właśnie pruskiego governmentu, która daje monarchy military skill plus 2, ale niestety governing capacity zmniejsza o 50%, to trochę boli. Możecie na szczęście Zulusów reformować na przykład w Hordę. No to jak jesteśmy po Zulusach, przejdźmy do Kilwy. Misje Kilwy skupiają się na handlu i podboja w kierunku umacnianiu handlu. Są niesamowicie fajne i unikalne. I jeżeli chcemy właśnie odpocząć sobie od takiego podbijania wszystkiego wszędzie, to jak najbardziej Kilwą można zagrać. W połączeniu z Monumentem Kilwa będzie miała chyba jedną z najpotężniejszych flot handlowych na świecie. Już sobie wyobrażam, jak przygotuję jakąś taką serię: Portugalia, w dwie Sycylie i potem w Kilwę. O ile się da tworzyć Kilwę, bo w sumie nie wiem. Jako Butuwa możecie utworzyć również Rozwij Empire. Idee zostają bez zmian, ale zmieniają nam się misje. Dalej ku północy unikalne misje ma Ayuran, Adal,
Etiopia. I tutaj, uwaga, jest jeszcze parę fajnych, formowalnych krajów. Z tej całej kultury na żółto możecie utworzyć Imperium Somalii. Z kultur nubijskiej możecie utworzyć Nubię. Grając Etiopią możecie utworzyć Imperium Aksumite, ale jest to jednak dość spore wyzwanie do zrobienia i nie zrobicie tego szybko. Jeżeli będziecie posiadali religię rzymską, która przeszła totalny redesign i wydaje mi się być teraz troszeczkę mocniejszą wersją protestantyzmu, oraz macie te trzy prowincje, utworzyć nację Izrael. Niestety Izrael nie ma swoich misji, co jest słabe, ale ma dość takie mocne idee. Year legitimacy, religious unity, diplomatic reputation, unrest, church power, dyscyplinka, produkcja, trade, tolerancja, development oraz morale. Religia judaistyczna daje nam możliwość przyjęcia aspektów wiary, dających następujące bonusy. Każdorazowo możemy mieć po jednym oraz jeżeli już mamy te bonusy wybrane, to w momencie kiedy celebrujemy sobie, to dostajemy na przykład jakieś stałe inne modyfikatory. Na przykład every owned Christian or Muslim province will no longer suffer the penalties. Tak, to jest dość mocne. I wydaje się, że nie ma to jakichś limitów czasowych. Albo tak z ciekawości, tutaj progres do Siege'a. To było bardzo szybkie przejrzenie większości nacji. Dokładniejsze macie w formie streamu z 8 listopada, który dostępny jest na Twitchu albo na moim drugim kanale Lucas Live. Linki do obu umieściłem w opisie tego filmu. No sorki, ale dokładne przejrzenie na streamie zajęło nam około 3 godzin. Samych misji, samych formowalnych krajów i tak dalej. Sam dodatek oceniam jako taki, który fajnie mieć, jeżeli gramy w Afryce, bo urozmaica rozgrywkę, ale nie jest typu, że musimy go mieć, bo wprowadza jakieś unikalne mechaniki. Patch 1.32 wprowadza sporo ulepszeń do rozgrywki, ale niestety też niektóre mechaniki totalnie nerfi lub powoduje, że przestają być totalnie użyteczne. Dajcie znać, jak wy oceniacie zmiany w patchu i w DLC.